czasami miłość jest taka niesprawiedliwa. Donata rozpaczliwie potrzebuje rodziny. O matko, tu jest dziecko. Czy ktoś widział jej mamę? Chyba jest sierotą. A kto będzie miał szczęście zostać jej nową mamą? Biedna Kasia? Bogata Jessica? Czy szalenie bogata Kamila? Wiem, niech zadecyduje los. Wylosujmy imię mamy, która dostanie dziecko. Dalej, Kasiu, ciągnij. Mam nadzieję, że to ja. Mam nadzieję, że to ja. O, wow! Wygląda na to, że mała Donata ma teraz trzy mamy zamiast jednej. No dziewczyny, to przeznaczenie. Teraz już nigdy nie będziesz sama. Obiecujemy. O, patrz, uśmiecha się. Szalenie bogata mama jest przyzwyczajona do tego, że żyje na 100%. O, moje dziecko się obudziło. Proszę, nie krzycz, boli mnie głowa. Gdzie jest sługa? Jacku, chodź tu. Pani koktajl mleczny, proszę pani. Nareszcie. Od dawna na to czekałam. Wanilia. Donata go polubi. Hej, mała. Mama przyniosła ci trochę jedzenia. No już, nie smakuje ci? Ale jak to? Bogata mama już tu jest. Zajmę się tym. Nie rozumiem, jest pyszny. Zjedz ciasto dla mamy. Jej. Jesteś jak ponczuś. To dziwne. Nie chcę jeść złotego ciasta. Ale ja nie odmówię. Pycha! Witam wszystkich. O, czy wy dziewczyny straciłyście rozum? O czym ty mówisz? Niemowlęta nie jedzą zwykłego jedzenia. Ach, wszystko muszę robić sama. Dzięki za pomoc. Do zobaczenia. Mam świeże mleko. Dawaj to na to. O, patrz, smakuje jej. Już rozumiecie? Kto by się tego spodziewał? I tak mam nietolerancję laktozy. O tak, pora iść spać. Co to ma być? Fuj, to jest obrzydliwe. Ale smrodek. Musimy natychmiast pozbyć się tej pieluchy. Ratuj się, kto może. A, tak lepiej. A co z życiem miłosnym naszej córki? Mamy już szukają panów młodych. Alan to wybór biednej mamy. Wy się rozgośćcie, a ja będę się zbierać. Co tam? Co za miły uścisk. Miło cię poznać. Alan, prawda? Na pewno jest uzdolniony. Chwila, o co chodzi z moim pierścionkiem? Ukradł go. Ups, nie tak powinno być. No to kto będzie następny? Kandydatem bogatej mamy jest Adam, biznesmen. Pokochasz go, to prawdziwy dżentelmen. No już, podejdź. Jesteś taka piękna. O, chwilka. To ważna rozmowa. Tak, jasne. Spadają. Mówiłem ci, żebyś kupił wszystko. To się nie dzieje naprawdę. Zwolnij Franka w tej chwili. Tak, to rozkaz. Pogadamy później. Na czym to skończyliśmy? Jesteś piękna. No ej, halo. Mówiłem ci. Zatrudnij Franka z powrotem. Zmieniłem zdanie. Ile razy mam ci mówić? Dobra, już idę. On oczywiście kocha pieniądze bardziej niż cokolwiek innego na świecie. Tak nie może być. Już wystarczy. Mój kandydat jest najlepszy. Przecież wszyscy go znacie. O, to Tymek sławny. Gwiazda filmowa. Wynocha, mówię do ciebie. Oto on. Marzenie wszystkich dziewczyn w Trum State. Niepokonany. Niewiarygodny. Tymek. Ta dzieciaki. Nie mogę w to uwierzyć. To... naprawdę? Tak, tak, ten facet z filmu. Chwilka, ja zwariowałam. Muszę poprawić makijaż. Hej, gdzie on jest? Przecież odwróciłam się tylko na sekundę. Czy on naprawdę poszedł? Czy mogę prosić o uwagę? Oto Tymek. Moja miłość do ciebie jest jak ćma. Bzzz. Lecę do ciebie, moje słoneczko, i padam do twoich stóp. Odpowiedz tylko na jedno pytanie. Czy mnie kochasz? To było takie nierealne. Mam gęsią skórkę. Brawo! Prosto w serce. Wspaniale. Mogę dostać autograf? Chciałybyśmy wszystkie. Jestem twoją największą fanką. Super! Widziałam wszystkie twoje filmy. Tak, z tak popularnym facetem Donata będzie miała wspaniałe życie. Hej, dokąd idziecie? A co ze mną? To chyba nie o to w tym chodziło.
Złe oceny pojawiły się znienacka. Jak? Mamy będą wściekłe. Dobrze, pokaż, co tam potrafisz. O nie, jedynka ze wszystkich przedmiotów? Jak to wytłumaczysz, młoda damo? Tak wyszło. Spłukana mama postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. To zupełnie do ciebie niepodobne. Biologia jest przecież wszędzie wokół nas. Zobacz. To jest roślina iglasta. Widzisz? To łatwe. Jodła pozostaje zielona o każdej porze roku. Auć! Jesteście. Spójrzcie, jakie ładne liście. To jest bluszcz pospolity. Rozumiesz? Hej! Wynocha z mojego ogrodu! Z taką wiedzą Donata na pewno zda egzamin z biologii. Pani Nowak, zrobione. Zobaczmy. O tak? Gratulacje, Donato. Naprawdę mnie zaskoczyłaś. Super! Bogata mama jest ekspertem w dziedzinie matematyki. Ale normalne metody nie są w jej stylu. Kochanie, podręczniki są takie przestarzałe. Bogate panie muszą liczyć swoje pieniądze. Patrz, jak ja to robię. 2 plus 2 równa się… Pokaż. 1, 2, 3, 4… Dobra robota. Dasz radę. Test z matematyki był błahostką dla Donaty. Oczywiście, że tak. Odrobiła pracę domową. To 420. Co pani myśli, pani Nowak? Wow, świetnie ci poszło. Ponowne zwycięstwo. Ale Donata martwiła się o zajęcia plastyczne. Chwileczkę, pani Nowak. Już myślę nad projektem. Szalenie bogata mama już spieszy z pomocą. Pokażę ci prawdziwą sztukę. Proszę nie mdleć. Sama Mona Lisa. Prezent dla szkoły prosto z Luwru. Uszczypnij mnie. Ona jest doskonała. Na jaką ocenę zasługujemy? Ultra piątkę. Dziękuję, mamo. Co bym bez ciebie zrobiła? Nie ma za co, skarbie. Koniec zajęć. Można już iść do domu. Co za znajomy głos. Biedna matka, która przyjechała po córkę na hulajnodze. Wow, super, już idę. Jazda do domu zapowiada się zabawnie. Jupi! Kto to? Bogata mama też postanowiła odebrać Donatę ze szkoły. Nawet o tym nie myśl, przyjechałam tu pierwsza. Jak możesz, ona jest też moją córką. Bierzemy samochód, kropka. No ej, rusz się, ja też coś mam. Szalenie bogata mama ma teleporter pod ręką. Jedno kliknięcie i jesteś w domu. Ale coś poszło nie tak. Co? Zabierz nas z powrotem, gdzie byłyśmy. Kochanie, mam złe wieści. To się zepsuło. Zupełnie o mnie zapomniały. Tak, przepraszam. Chodźmy na lody, co? I miejmy nadzieję, że ta trójka wróci przed wieczorem. Mówię wam, wychowanie dzieci to prawdziwe wyzwanie. Uwaga wszyscy, mam ważne ogłoszenie. W szkole odbędzie się konkurs na najlepszą mamę. To oczywiście ja. O nie, ja. Daj mi to, Kasiu. No ej, znowu się kłócą. Jestem najlepszą mamą w historii. Czyż nie, Donatko? Co? Boki zrywać. Hej wy, przestańcie natychmiast. Idę stąd. Wszystkie cicho! Zobaczcie, co zrobiłyście! Na co czekacie? Weźcie udział w konkursie, panie! Okej, ona ma rację. Czekaj na mnie, Kasiu! Co jest z nimi nie tak? Przedstawiamy nasze kulinarne arcydzieło. To nic wyjątkowego. Co roku jest to samo. O, dziękuję, sędziowie! Ha, ha, ha. Co mam zrobić? Hej tam! Jesteśmy z tobą, kochanie! Zapraszamy na scenę kolejnych uczestników konkursu. Tak się cieszę. Zaufaj nam, skarbie. Chciałabym zaśpiewać piosenkę razem z moimi mamami. Mamusiu, jesteś najlepsza, o tak. Kiedy jesteś tu, nie boję się spełniać snów. Ty, mama jest najlepsza, yo. Mama najlepsza zawsze jest. Wow, to takie innowacyjne. Szalejmy dalej. Szczęście jest wtedy, gdy jesteś ze mną. Wystarczy spojrzeć, że wybrać możesz jedno. Wszyscy mają mamę raz. Ja za to mam 3 aż. Wuhu! To może to? Prezent dla sędziów. Spodoba się wam? Wow, nikt wcześniej tego nie robił. Zobaczmy. Niespodzianka? Niech pada. Łapcie, ile możecie.
Wspaniale! To prawdziwa gwiazda! Dziękuję wam! Głosujcie na nas! Proszę pana, na dziś wystarczy. Wygląda na to, że sędziowie dokonali wyboru. Mamy naszą zwyciężczynię! Pierwsze miejsce zajmuje Donata i jej mamy. Wow! Nigdy niczego nie wygrałam! Właściwie to moja nagroda. Hej, a co ze mną? Skrzypce były najlepszą częścią. To stracona sprawa. Zabieram trofeum. Przepraszamy, skarbie. Nie chciałyśmy. Wiedziałam! Jesteś zbyt miękka, Anastazjo! W czasie przerwy wszystko szło świetnie. Auć! Przepraszam, nie chciałam cię uderzyć. Wszystko gra? Tak, nic mi nie jest. Nie martw się, jestem cała. Kot czerwony. Powtarzam, kot czerwony. Pani raport roczny, pani Jessico? Co za koszmar. I za co ja ci płacę? Przerób to wszystko jeszcze raz. Słyszysz mnie? To nie jest dyskoteka. Czy proszę o zbyt wiele? Szybko, Donata ma kłopoty. Ten facet ją popchnął. Spokojnie, zajmę się tym. O! SOS! O nie, moja córeczka jest w niebezpieczeństwie. Wzywam pomoc. Uwaga, lądowanie awaryjne. Nigdy nie należy wkurzać mam. Zwłaszcza, gdy są ich aż trzy. Poznaj moje nunczaki. Jesteś w sporych tarapatach. O, tak, jasne, masz spore kłopoty. Ba! Aniu, wiesz co robić. Zostaw ją, łobuzie. O co chodzi tym wariatkom? Pokażę ci, kto tu rządzi. Łapać go. Ludzie, chodźmy. O nie, facet ma kłopoty. Było blisko. To zwykły wskaźnik laserowy. Ja chciałem tylko dać kwiaty Donacie. O, to słodkie. Czy to prawda, Ryśku? Tak, ale już zmieniłem zdanie. Co wy narobiłyście? Dlaczego musicie wszystko psuć? Chciałyśmy dobrze. Serio, skarbie. Chciałbyśmy cię chronić. Mam dość. Nie chcę was już widzieć. Żadnej z was. Jak to? Żegnaj, mój kochany. Tym razem mamy przekroczyły granice. Dajcie mi spokój. Dlaczego mnie to spotyka? Hej, otwórz drzwi. Możemy o tym porozmawiać? Biedna mama ma pomysł. Napiszemy notatkę. To powinno się udać. Hej, co to jest? Wybaczysz nam. Mowy nie ma. Myślisz, że tak łatwo mi to wynagrodzić? W takim razie to jest moja odpowiedź. Szybko, co napisała? Nie. To cios w serce. Bogata mama też ma coś do zaoferowania. To proste. Wystarczy wziąć banknoty i złożyć je w kształt liter. Przeprosiny w gotówce na pewno sprawią, że Donatka nam wybaczy. Donato, kochanie, wyjrzyj przez okno. No i co znowu? Poważnie, to już nie jest śmieszne. No i widzisz, mówiłam ci, że to jest głupi pomysł. Zaufajmy technologii. To szalenie bogate urządzenie działa cuda. Córko, jesteś najlepsza. Bardzo cię kochamy. Wybaczysz nam? O, no trochę przesadziłam. Wybaczysz nam, prawda? Już nigdy więcej tak nie zrobimy. Serce Donaty zmiękło. Oczywiście. Chodźcie tu. Hurra! W końcu się pogodziły. I już nigdy więcej się nie kłóćmy. Po latach matki wciąż zostały takie same. Przestań się ze mną kłócić, Jessico. Ich słodka córka Donata ma ważną wiadomość. Mamy, poznajcie Tomka. Jakiego Tomka? Już go nie lubię. Ochrona, brać go. Mamy dla was bardzo ważną wiadomość. Mam cię. Aniu, leć. Zostaw to mnie. Chwila, to nie tak. Tomek mi się oświadczył. O, jak fajnie. Cieszymy się waszym szczęściem. Zapomnij o wszystkim, co powiedziałyśmy. Od teraz jesteśmy rodziną. Czy to nie jest super? No, jasne. Chyba.